Magdalena Bałkowiec, zapraszam na serwis informacyjny. Dziś oficjalnie otwarto lotnisko w Radomiu. Polskie porty lotnicze spodziewają się, że będą z niego korzystać nie tylko mieszkańcy województwa mazowieckiego, ale także świętokrzyskiego, lubelskiego czy łódzkiego. Lotnisko w Radomiu uruchomiło bezpłatne autobusy, które będą kursowały między lotniskiem Chopina w Warszawie i lotniskiem Warszawa-Radom. Przejazdy będą bezpłatne do 15 maja. Dzisiaj port Warszawa-Okęcie jest już absolutnie przeładowany, a więc utworzenie tego portu ma ogromne znaczenie odciążenia portu Warszawa-Okęcie, a w przyszłości Centralnego Portu Komunikacyjnego. Ma więc wielki sens infrastrukturalny, logistyczny, związany nie tylko z bieżącymi potrzebami, ale również z całą architekturą infrastruktury logicznej na najbliższą przyszłość. Powstanie 90 tysięcy nowych miejsc opieki żłobkowej. Oznacza to, że ponad 70% samorządów będzie miało na swoim terenie żłobki. W ramach programu Maluch Plus samorządom przekazywane jest na utworzenie jednego miejsca prawie 36 tysięcy złotych. Natomiast podmiotom niepublicznym na dostosowanie istniejących lokalizacji ponad 12 tysięcy. Likwidujemy białe plamy. To, na czym nam bardzo zależy. Powstanie 441 gmin, na których terenie nie było żłobków, te żłobki zostaną utworzone. Czyli kiedy spojrzelibyśmy na statystyki, do tej pory 52% samorządów miało żłobki na swoim terenie. Po rozstrzygnięciu dzisiejszym będzie to około 73% samorządów. Udało się doprowadzić do systemu, w którym Polska jest liderem, jeżeli chodzi o programy społeczne. Mogę powiedzieć z całą odpowiedzialnością, że ten program to program największy w skali Europy, jeżeli chodzi o rozwój opieki nad najmłodszymi dziećmi. Nie wszystkie środki w ramach tej edycji zostały uruchomione, dlatego w najbliższych dniach, w najbliższych tygodniach ogłosimy kolejny nabór, który będzie naborem ciągłym, który oznacza, że te samorządy, które się nie zdecydowały, a jeszcze chcą dołączyć do programu, to również te podmioty niepubliczne, które chcą jeszcze w najbliższym czasie przymierzyć się do inwestycji, do tworzenia miejsc, będą miały taką możliwość. Podczas konferencji prasowej minister zdrowia Adam Niedzielski poinformował o dodatkowych środkach na onkologię. Będzie to 1 600 000 000 złotych. Pieniądze trafią głównie do szpitali powiatowych. Dzisiaj chcemy poinformować o dwóch takich działaniach, dwóch instrumentach. Pierwszy z nich dotyczy wsparcia finansowego onkologii i to jest oczywiście związane z wdrażaniem krajowej sieci onkologicznej. Oprócz tego instrumentu ukierunkowanego na onkologię chcemy dzisiaj również poinformować o wzroście finansowania szpitali przede wszystkim powiatowych, bo tutaj chcemy odpowiedzieć na te lokalne potrzeby związane z dostępnością do leczenia, z dostępnością do diagnostyki. Prezydent Ukrainy Wołodymyr Zełenski rozmawiał z przywódcą Chin Xi Jinpingiem, podczas której przedstawił ukraińską formułę pokojową. Zełenski wskazał, że Chiny mają możliwość wykorzystania politycznego wpływu, by przywrócić zasady, na jakich powinien opierać się świat. Teraz pojawia się możliwość do nadania nowego impulsu naszym stosunkom. Jest okazja, by wykorzystać polityczne wpływy Chin do przywrócenia siły, zasad i reguł, na których powinien opierać się pokój. Bardzo ważne jest, aby Chiny podzielały nasz pogląd na temat swobody, żeglugi i handlu. Poinformowałem pana Xi Jinpinga o naszych wysiłkach na rzecz przywrócenia eksportu żywności drogą morską. Usłyszałem też słowa poparcia dla naszej inicjatywy zbożowej i jej rozszerzenia. Oczywiście istotną częścią rozmowy były nasze poglądy na temat sposobów przywrócenia sprawiedliwego pokoju. Jesteśmy gotowi przyjąć wszystko, co mogłoby przyspieszyć zakończenie konfliktu na Ukrainie poprzez osiągnięcie wszystkich wyznaczonych przez Rosję celów. Co do porozumienia Ukraina-Chiny, to jest suwerenna sprawa każdego z tych krajów i kwestia ich dialogu dwustronnego. Z zadowoleniem przyjąłem wiadomość o rozmowie między ukraińskim prezydentem Wołodymyrem Zełenskim a chińskim prezydentem Xi Jinpingiem. Myślę, że w tym kontekście ważne jest, aby Chiny lepiej zrozumiały ukraińską perspektywę. Nie zmienia to faktu, że Chiny wciąż nie są w
stanie potępić nielegalnej wojny Rosji, nielegalnej inwazji na Ukrainę. To wszystko w tym serwisie informacyjnym. Warto zostać z Republiką.